Porucznik Stanisław Sroka poprosił Jana Kowalskiego, aby ten zastąpił go na dyżurze w sztabie generalnym, ponieważ był on na weselu siostry. Wtedy w ręce Jana wpadła sterta nierozszyfrowanych depesz bolszewickich. Jan do pomocy ściągnął grupę świetnych matematyków z Uniwersytetu Lwowskiego i Warszawskiego, Stefana Mazurkiewicza i Wacława Sierpińskiego . Rozszyfrowali oni wiele bolszewickich depesz. Dzięki nim w czasie Bitwy Warszawskiej Józef Piłsudski mógł podjąć skuteczne decyzje strategiczne.